Kampania Stop Pożarom Traw, która rozpoczęła się 1 marca 2021 roku, ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. W tym okresie wiosennym mówi się dużo, ponieważ jest to nagminne i sytuacja powtarzająca się, że te pożary traw i wypalania nieużytków rolnych rzeczywiście występują. Jej przebieg niestety ze względów na trwającą pandemię ogranicza się tylko do propagowania w mediach czy portalach społecznościowych. Nie ma możliwości spotkania się z przedstawicielami spółdzielni celem przekazania informacji. Cała pandemia, która trwa, ogranicza nas do propagowania tylko i wyłącznie tej kampanii w mediach oraz portalach społecznościowych. Na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, komendach wojewódzkich i komendach miejskich czy powiatowych są propagowane informacje, są umieszczane informacje na temat tej kampanii i niestety ze względu na trwającą pandemię tylko i wyłącznie w taki sposób w tej chwili przekazujemy takie informacje społeczeństwu. Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, a w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje niestety gwałtownym wzrostem pożarów. Na szczęście nam aura sprzyja, jeżeli chodzi o pożary traw i nieużytków. W tym roku mieliśmy około 25 wyjazdów do pożarów traw. Jak powiedział nam pan Michał Dyl, starszy inspektor sztabowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Wiele osób wypala trawy, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Rzeczywistość wskazuje, że prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym i czasami kończy się to tragedią. Wiele osób uważa, że wypalanie traw użyźnia nam glebę, jednak jest to tak naprawdę błędne myślenie. Prowadzi to niestety do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym i czasem kończy się to tragedią. Zdarza się, że globalnie patrząc, że w pożarach traw ginie kilkanaście osób, ale trzeba pamiętać, że zagraża to przede wszystkim środowisku i zwierzętom, które żyją w lesie. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Osoby, które mimo wszystko chcą ryzykować, muszą się również liczyć z konsekwencjami. Kary, że tak powiem, za wypalanie traw i nieużytków są dość wysokie. Kary sięgają do 5000 zł, jeżeli chodzi o grzywnę. Natomiast trzeba jeszcze też pamiętać, że kto sprowadza takie zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu, również musi się liczyć z konsekwencją pozbawienia wolności od 1 do 10 lat. Pamiętajmy, strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia w innym miejscu.